Jesteśmy sobie w Pyrzycach. Nie byłam tutaj wieki, chociaż w okolicach się wychowałam. Tu widać. To jest Baszta Sowia. Moi drodzy, są dwie takie baszty tutaj. Druga jest lodowa. Zaraz wam to pokażę, ale zobaczcie, jakie to są te mury obronne. One się ciągną przez całe Pyrzyce albo i pół Pyrzyc. Pół Pyrzyc albo przez całe. Widzicie to? Tam hen, aż za zakręt idą mury obronne. W tej baszcie był loch. Ogarniacie to? W podziemiu był loch. A tam widzicie, że trochę można było postrzelać i się pozabijać. Ta druga baszta, patrzcie, ja tutaj przyjechałam, a ci się wzięli za remont. Ja pierdzielę, akurat jak ja tutaj przyjechałam. Nie, oni ścinają drzewa. Przecież powinni wiedzieć, że ja tu będę i że no trzeba troszkę przystopować z takimi pracami. Patrzcie. Te mury idą tam hen. Widać tam daleko. To jest właśnie ta baszta lodowa. Ona również pełniła taką funkcję obronną trochę. Ale wiecie co? Zaraz wam powiem. Ta druga baszta, zaraz do niej podejdziemy. Wyobraźcie sobie, że ona pełniła funkcje obronne, ale oni tam przechowywali lód. Przechowywali tam po prostu tafle lodu. Wytłumaczcie mi, po co komu jest przechowywanie tafli lodu? Ogromne są te mury. One idą tutaj prawie przez całe Pyrzyce. To jest zabytek. Widziałam tam stały tam znaki, że wzięli sobie jakieś dotacje z Unii i teraz to wszystko odrestaurowują. No rzeczywiście te mury całkiem, no zobaczcie, całkiem to tak fajnie. No ciekawie to wygląda. Tu jest taki dół. Już widziałam, po co jest ten dół. Po to, żeby właściciele ze swoimi piaszczaszkami przechodzili i nie musieli sprzątać główien. No ciekawe, to jest ciekawe. Nie byłam tu wieki. Tak jakoś nieciekawie mi się te Pyrzyce kojarzą, powiem wam. Wcale za tym nie tęskniłam, ale no te mury obronne, to jest fajne. To jest fajne. Te baszty, no ciekawe. Tamta jest gotycka. One obie są tam XIV-XV wiek. Gdzieś mniej więcej w tym czasie powstały. Ta lodowa to w ogóle powstawała na raty. Najpierw powstała jej część, a potem tą górną. Gdzie to? Widać to czy nie? A potem tą górną kopułę tam dobudowali. W Stargardzie też jest coś takiego. No w Stargardzie to jest tak fajnie tam zrobione, bo w Stargardzie to jest w parku. No tutaj też się starali, no. Taki, o, patrzcie. No taki skwerek zrobili. Tego chyba kiedyś nie było. Albo ja tędy nie chodziłam. Tak to po prostu takie sobie tam. Tak to wygląda tam. Widać, ktoś jedzie sobie rowerkiem. No zawsze można coś ciekawego zobaczyć, jak mi się wydaje, że tu był, czy jest posterunek policji. Gdzieś tam, chyba w tamtą stronę. Tak mi się to kojarzy. Mam trochę czasu, żeby tutaj sobie połazić i żeby zobaczyć, jak to tam po prostu się tutaj pozmieniało. Oczywiście na każdym kroku są żabki, jak wszędzie. Jak to jest, że te żabki się utrzymują wszystkie? Ciekawe. No, no i zobaczcie, jak to wygląda. No wielkie to jest. Zobaczcie, jaka ja jestem mała. A
tu jest ta baszta. I zobaczcie, jak drzewa. Oni tam, to jest ta baszta. To jest ta baszta właśnie. To jest ta baszta lodowa. Po co oni tam przechowywali tafle lodu? Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Pa.